A? Wait. Wait, just a minute. What? No, this is too much. This is too much. Yeah. Ej, słuchajcie, jesteśmy w Bacolod City i chciałem wam pokazać ciekawostkę, ile jest ryb tutaj w takim bajorku, patrzcie na to. One tu są wszędzie. Wszędzie, nie? Jest ich tak dużo, że niedługo będą musiały zjadać siebie chyba nawzajem po prostu, żeby przetrwać. No, jesteśmy u Maria w Bacolod City. Kapitolu Negros Occidental i jest tutaj jak w Stanach trochę, jak w Europie. Nie podoba mi się za bardzo mi to przypomina Europę i Amerykę. Znaczy miasto takie, powiedziałbym, bardziej amerykańskie, bo szerokie ulice, kilka pasów na każdej ulicy, niskie zabudowania. Także powiem wam, byłem w Chicago i przypomina mi to Chicago. Wiadomo, z małymi wyjątkami, bo to Azja. Ale gdzieś tam miasto jest podobne, tak samo równoległe, wszystkie ulice są w stosunku do siebie równoległe i prostopadłe. Słuchajcie, jednak znalazłem tutaj coś ciekawego i z rzeczy ciekawych w Bacolod City jest na przykład dupa tego gościa, nie? O! To jest jedna ciekawa rzecz. Jest druga ciekawa rzecz, dupa tego byka. No, myślę, że to są jedne z bardziej ciekawych rzeczy w Bacolod City. Tak wygląda to z boku. Z boku już nie jest to ciekawe. Myślę, że od strony dupy jest dużo bardziej ciekawe. No, idziemy dalej. Słuchajcie, jeszcze jako ciekawostka na temat Bacolod pokażę wam to, czego jest tutaj pełno. Trajki są inne i są jeszcze takie rowery. Na takich rowerach wożą ludzi. Nie wiem, jak w ogóle dają radę, bo po prostu jest tak gorąco, że chodzić jest ciężko. O, tak wyglądają trajki w Bacolodzie. Widzicie? Są trochę inne niż w Dumaguete. Tak wyglądają te rowery. O, jedzie właśnie pan na rowerze, także możecie sobie zobaczyć, współczuję mu bardzo, nie? Nie wiem, jak on to ogarnia. Jedzie kolejny. Tak to wygląda. No i niech mi ktoś powie, że ta droga nie wygląda jak typowa droga w Stanach, w jakimś dużym mieście, no. To mu powiem, że nie był w Stanach. Bo to jest typowo wyglądająca amerykańsko droga. No, na takich przedmieściach, powiedzmy, nie? Okej, okay. Idziemy tam kawałek dalej do skrzyżowania, pokażę wam jeszcze skrzyżowanie. No i jesteśmy na takim skrzyżowaniu, nie za dużym, nie za małym, świateł oczywiście nie znajdziecie. Ale ruch płynie, jak w rzece. Powiem wam, że nawet w dużych miastach i na dużych skrzyżowaniach, tam gdzie nie ma świateł, ruch jest bardziej płynny bez świateł i jakoś się to sprawdza, naprawdę. I też już się nauczyłem jeździć bez świateł i zwracać uwagę po prostu na to, co się dzieje na drodze, nie? Nikt tutaj na nikogo nie krzyczy, jak ktoś komuś drogę zajedzie, nikt się nie denerwuje. To jest domena Europejczyków, Polaków. Także naprawdę jeździ się spoko, wbrew pozorom jeździ się bardzo dobrze. Trzeba po prostu tylko zachować ostrożność i oczy dookoła głowy, nie? Dobra. Badamy. Jeszcze z ciekawostek na temat Bacolodu, to powiem wam tak, że co, no, nie podoba mi się za bardzo tutaj, po pierwsze, dlatego, bo przypomina Europę, Amerykę. Po drugie, dziewczyny, w związku z tym, że jest to w miarę takie bogate miasto, jak na Filipiny, bardzo dużo dziewczyn jest białych, to znaczy białych pod tym względem, że wybielają sobie skórę, unikają słońca, stosują różne środki chemiczne, wybielacze, nawet zastrzyki sobie robią, żeby mieć tą skórę białą. A no nie jest to moim zdaniem atrakcyjne, jeżeli Filipinka jest w kolorze białej skóry. Filipinka o kolorze białej skóry. Jeżeli Filipinka ma białą skórę, może w ten deseń. No, to taka jedna kolejna rzecz. Poza tym miasto nie ma atrakcji jakichś takich, nie ma fajnych widoków za bardzo. No, są widoki, jak się wejdzie na dachu Maria, tam gdzie mieszka, to widać góry fajnie. No, ale tak, żeby gdzieś sobie pojechać, spędzić czas i miło po prostu
odpocząć, zrelaksować się, to nie za bardzo. Jest to duże miasto, duży ruch. Nie jest może overcrowded tak jak Manila czy Dumaguete czy Cebu, co już w ogóle jest totalną porażką, ale tak czy siak, no, miasto, około 400 tysięcy mieszkańców, nie? No spójrzcie, no, to wygląda jak Stany, no. Może ci, co nie byli w Stanach, są zafascynowani, by sobie mówili, wow, Stany, fajnie tutaj jest. O, Eli, taka Eli. Alejka. O, ciekawy. Ciekawy. Ciekawe auto. No, no i dobra, tyle, no. Następna relacja będzie jakaś ciekawsza, myślę. Chociaż to była przecież też bardzo ciekawa, nie? No, zawsze jest ciekawie, ucieczka do raju. Dobra. Peace.